Aleksandra Listwan od marca wejdzie w skład ekipy aktorskiej Legnickiego Teatru. Tomasz Turchetti pracuje w dziale promocji, a trzeci nowy właściciel Art Cafe Modrzeska, Stanisław Olek, prowadził podobne lokale we Wrocławiu. Cała trójka ma zdaniem dyrektora teatru być gwarancją, że Art Cafe Modrzeska będzie kawiarnią, która przypadnie do gustu legniczanom. Będziemy się starać ocieplać sweterkami, chwytać widzów po spektaklu, żeby tu mogli siedzieć aktorzy, widzowie, może by można było o spektaklu porozmawiać, taką przestrzeń. Tak jak już wspomniałem, ten zwrot mi się podoba. Lubię ferment twórczy, jak się dzieje. Cafe Modrzeska działa w Legnicy od blisko 16 lat. To jej kolejne wcielenie. Kawiarnia ma być jeszcze bardziej związana z teatrem. Ja to podpatrzyłem w Czechach, że ludzie wchodzą do teatru nie przez smutny hol, gdzie stoją panie w mundurach i patrzą, żeby tylko nic nie uszkodzić, tylko wchodzą przez żyjącą kawiarnię i stąd ten pomysł na Modrzeską, który mamy od lat. Nowi właściciele są otwarci na wiele pomysłów. Chcą, by kawiarnia tętniła życiem. Propozycje koncertów, jam session, wszystko, jesteśmy otwarci. Oczywiście będziemy to konsultować. Będziemy to konsultować, bo tutaj tak, z racji tego, że wszystko się dzieje w teatrze, musi to być spójne gdzieś tam z linią programową teatru i planujemy się wspierać. Art Cafe Modrzeska będzie czynne od godziny 16 do 24. Na ścianach pojawiły się ciekawe portrety legnickich aktorów, a także kolaże z patronką legnickiej sceny. Trzeba było zrobić coś, co tę przestrzeń ociepli i doszłam do wniosku, że najlepiej ociepla sweter. W związku z czym postanowiłam ubrać aktorów w wełnę. Natomiast nie byłam do końca, nie wiedziałam, jak na to zareagują, więc muszę Państwu powiedzieć, jest to dobry moment, że jest to zespół chyba posiadający największy dystans do siebie, z jakim się do tej pory zderzyłam. W menu znajdzie się m.in. kawa według pięciu przemian. Latem przed kawiarnią pojawi się ogródek, a być może nawet fortepian, który będzie umilał czas legniczanom.